No kochani, mamy godzinę 15:36 i dzisiaj chciałbym poruszyć sprawę kotków, które żyją tutaj na terenie DPS-u Jaromin, którymi się opiekuję jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących na terenie DPS-u Jaromin i to jest uznane przez gminę. I żyje w sumie, tak jak powiedziałem, 35 około kotków i żyją jakby w trzech takich skupiskach większych. To jest pierwsze skupisko, które nazywamy Bocianówka, które zostało wybudowane ze zrzutki internautów. I to jest ten domek drewniany, 4 na 3 metry składany. No tutaj zabudowałem taki kocigaj. Wygląda to podobno fatalnie, ale kotki się cieszą, bo lubią sobie brykać po tym. O, to jest to pierwsze skupisko. To jest majeczka. I tutaj jest tak gdzieś kotków koło 12. A to jest cioteczka. Wesoła ciotka. No i teraz pójdę do drugiego skupiska. Drugie skupisko kotów to jest kotki żyjące, powiedziałbym, w poza przestrzeni, czyli poza parkanem DPS-u, w tych pustostanach po byłej jednostce wojskowej, którą jak zlikwidowano, to podzielono na dwie części. W tej części wschodniej jest właśnie tu, gdzie jestem, to jest DPS Jaromin. To zostało przegrodzone na pół. Cały obszar 17 hektarów, na pół to po 8,5 hektara. I to jest parkanem przydzielony. No tutaj jest zagospodarowane, utrzymane, wiadomo, DPS. Natomiast tam, gdzie jest teren prywatny, tam to wszystko jest, są pustostany. To się wali, gnije. Wyzłomowali wszystko, co można było. Wyszabrowali, sprzedali. Dachy dziurawe, blachy spadają, zalewa. Fatalny widok. O, i tu jest właśnie tam dalej parkan. Tam jest już za tym parkanem była pralnia garnizonowa. I tam właściwie najwięcej jest tych kotków tego drugiego skupiska. Drugiego skupiska. O. Jest jeszcze takie trzecie, czwarte skupisko kotków, gdzie jest trzy kotki, się trzymają, one nie chcą się nigdzie przenieść, ani na Bocianówkę, nie integrują się, inne kotki je wyganiają. To jest tutaj, tak nazwałem je, na skarpie. Tu za zgodą dyrektora po dłuższych bojach, bo mnie przeganiano. Wreszcie tu jest ustawione stołówka dla kotków, domek z stołówka i tu trzy kotki są. Są cztery domki, przychodzą jeszcze inne kotki spoza parkanu, czy tam nawet chyba z osiedla. O, to jest tutaj. I tutaj gdzieś koło trzy kotki. No, tu jedzenie. Zdejmę. I teraz idziemy do tego drugiego skupiska większego. Jak już wcześniej mówiłem, to jest to za parkanem. Także kotki są karmione tam, gdzie przebywają. Pralnie.
tutaj są też te kotki. Kotki to są tutaj dzikie praktycznie, niesterylizowane, niekastrowane. Natomiast te na bocianówce i na skarpie to wysterylizowane, wykastrowane. Tu mamy tą wieżę, komin. O, i one tutaj przybywają. I tutaj je karmię. Po prostu wchodzę na teren i tam dalej nie widać tego, bo tak zasłania. Jest w świetle drzwi, ale tam po prawej stronie. Tam mają dwa domki sterpionowe i tam kotką wykładam jedzenie. No i tutaj wiem, ile żyje. Gdzieś może około 10 kotków. Tu jest łącznik taki. Kiedyś było przejście, można było przechodzić na drugą stronę, ale zostało zamurowane. To zostało zamurowane w tego momentu, jak stwierdzono, że wieża grozi tam z rozwaleniem się, zawaleniem. Popękało nawet te klamy spinające tego komina. Także tu kiedyś się przechodziło. No będziemy z tamtej, z drugiej strony. To zobaczycie, jak to wygląda z tamtej strony. Czyli te kotki tutaj są karmione. Spoza przestrzeni, jak ja je nazywam. Poza przestrzeń pralnia. O. I teraz trzecie skupisko, takie duże kotków. To są kotki, które zadomowiły się, mieszkają, tam się rodzą. To jest teren tutaj kotłowni. Kotłowni, garaży, wiaty. O, tu za parkanem. Tam w tych wiatach. One tutaj żyją. No jak wiecie, może nie wszyscy, koty są zwierzętami terytorialnymi. Czyli one trzymają się terytorium. Tam, gdzie się urodziły, wychowały. No i tylko jednostki zmieniają swoje terytorium. Na ogół się trzymają. Tak to wygląda. Przez dziurę. O, tam też żyją te kotki w tych różnych wyzłomowanych rzeczach, kanapach i tak dalej. Bądź tutaj gdzieś w kotłowni, jeżeli są gdzieś tam dziury. Co, Julcia, chcesz nam wejść? O. I te kotki z kotłowni, one są teraz jakby tematem tego filmiku, a konkretnie chodzi o to, gdzie je karmić. Jeszcze niedawno kotki te były karmione tutaj na placu. Na placu kotłowni. Co prawda plac kotłowni jest placem ogrodzonym i zamkniętym, ale w uzgodnieniu z kierownikiem konserwatorów, konserwatorami, mieliśmy z panem Władkiem, obaj żeśmy
karmili klucz. I tam żeśmy wchodzili na ten teren. Tam były stoły jako zadaszenie. Pod tymi stołami kotkom się wysypywało jedzenie, karmę suchą, mokrą, zupę mleczną. Proszę zobaczyć ten teren, bo do tego terenu wrócę jeszcze na koniec. I tutaj będzie sedno też tego filmiku. No i tutaj kotki są. I one tu mieszkają w tych wiatach garażowych. Tu są siedzenia fotelowe zdemontowane. Jakieś tam kanapy, Bóg wie co, tamte kanapy. I te kotki są. I one nigdzie się nie chcą przenieść. Poza może pojedynczymi przypadkami. A tak to one są tutaj. Tutaj są. Tam śpią. Po tych różnych zakamarkach. I tak jak mówiłem, kotki te z tego osiedla, jak to nazywam, z kotłowni, były właśnie kormione tutaj na placu. Gdzieś przez 2-3 lata, jak to się zaczęło. Takie regularne opieka, karmienie ich. No, ale gdzieś od pół roku zabroniono nam karmić kotki tutaj na kotłowni i zażądano, a konkretnie zabroniła nam kierownik pani konserwatorów, bo podobno koty pchły, w kotłowni pchły i tak dalej. I kotki tu mają się wynieść stąd. No ale to są kotki wolnożyjące, tak jak ptaki, mają prawo do życia tam, gdzie żyją. I one tu żyją. No ale pani kierownik stwierdziła, że jeżeli nie będziemy karmić, to one się stąd wyniosą. Zapominając, że kotki to istoty terytorialne. One się nie wyniosą. No, tutaj kiedyś było karmione. Na tym placu to były stoły jako zadaszenie, pod tymi stołami zadaszonymi było jedzenie, picie. O, tam jeszcze butle z wodą, które pan Władek tutaj miał zawsze przygotowane. Ale zabroniono, wyrzucono, zlikwidowano, nie wolno. A kotki tutaj są nadal, tam gdzieś po tych dziurach, tam po tych dziurach są. No i w związku z tym pan Władek, ponieważ mu zabroniono, się wycofał i zostałem ja sam i musiałem jakoś te kotki karmić, żeby głodne nie były, bo one nie chciały przejść tam pod bocianówkę, tak jak sobie życzyła pani kierownik naiwnie. No to gdzie mogę je karmić? Uznałem tam, gdzie mogę. To znaczy, nigdzie mi tu nie wolno w tym miejscu. Ale tak, gdzie, żeby karma się nie niszczyła i pod tym zadaszeniem. Czyli tu wykładam. Ale nie wolno. Ale ja mimo wszystko. Jeżeli są jakieś miski, to mi wyrzuca się. Nie wolno tu misek stawiać. Jest to o tyle dziwne, że w całym DPS-ie, w innych miejscach kotki mają miski. W biurze mają, w pokojach biurowych, na korytarzu. Oddział 4, tam mają miski pod oddziałem. Nawet domek jest u dyrektora na tarasie. Także ja mimo zakazu wykładam jedzenie tutaj. Ale no, w godzinach pracy nie mogę tutaj. No to w ten czas po godzinie 15, czyli wieczorem tutaj te kotki karmię. Albo w weekendy, soboty, niedzielę. No i zaproponowałem w takim układzie pani kierownik, że skoro tutaj nie można, a dostanę taki domek, stołówkę dla kotów z gminy, to zaproponowałem panu dyrektorowi, żeby tutaj postawić.
Bo jak tu liście są, to zarośnie, także nie widać. Tutaj poza tym jest ta dziura, przejście. Pan dyrektor się zgodził, ale pani kierownik znowu nie, ona się nie zgadza. Nie zgadza. Kotki mają być karmione w bocianówce, to one się tam wyniosą. No i swoje. No to później wymyśliłem i zaproponowałem panu dyrektorowi. No teraz jesteśmy właśnie z drugiej strony tego przejścia. Żeby wstawić tą stołówkę, domek tutaj, o. Jest to zadaszone, zamknięte, żeby mi klucz dano. Wówczas tutaj mieszkańcy, ci upośledzeni z oddziału trzeciego, nie będą mogli wejść, nie będą jeść tego, tej karmy kociej. I takie przypadki się zdarzały. Tylko żeby im dano klucz. O. Nie wyrażamy zgody. Także na razie karmię o tutaj. Tu wykładam, tam mleczną. Miski raczej chowam, tak żeby nie widziała. To tutaj przy tej dziurze karmię. O, tam sypię trochę też zawsze karmy. Tak po trochu rozsypuję w terenie. Żeby się nie rzucało w oczy, ale żeby bez misek. No ale to nie jest metoda na stałe. Poza tym cały czas myślałem o tym, jakby to rozwiązać tak, żeby pan Władek ponownie się zajął i pomógł mi te kotki karmić tutaj z kotłowni, a nie żebym ja wszystkie kotki karmił, bo to mi zajmuje sporo czasu. Ja też nie najlepiej się czuję. No i wpadłem na taki pomysł, że skoro tutaj nie wolno na placu, chociaż uważam, to jest bzdura totalna, pani kierownik z tymi pchłami, gołębie tam mogą być, o. Kotki tak są. Tu nie wolno. Tutaj pod okapem nie wolno. Przy parkanie nie wolno. W tamtym łączniku nie wolno. No wpadłem na pomysł, że w takim układzie trzeba zadaszyć i ogrodzić miejsce, gdzie się ustawi ten domek, stołówkę. I wpadłem na pomysł, że prawdopodobnie są jakieś kojce czy boksy takie ogrodzeniowe na psy, bo są takie, ludzie robią sami, to mnie to na pewno też produkują. No i w internecie przejrzałem tam na Allegro, są różne ceny. Starałem się znaleźć taką cenę najniższą z możliwych, a jednocześnie taki ogrodzenie, kojec, boks, który będzie spełniał zadanie. Wygrodzony, zamykany, gdzie kotki będą mogły wchodzić. Ochronione od deszczu. Gdzie można tam wstawić ten domek, stołówkę i tam to jedzenie wykładać. I doszłem do wniosku, że w takim układzie to miejsce tutaj będzie dobre. Bo to będzie w pobliżu miejsca, gdzie kotki mimo wszystko są. Śpią, chowają, rozmnażają się. O, w tych wiatach, jeżeli tam nie można, to tutaj. Zwłaszcza, że pan Władek, jak na posiłki chodzi, a mieszka tu na tym oddziale numer 2, to on chodzi tutaj, tą drogą. Tą drogą. I jak idzie po drodze, 3 razy dziennie posiłki, to te kotki stąd tutaj wybiegają na jego widok i on tam im sypie. Wykłada po trochu jedzenia i wykłada to tutaj na tej drodze.
ale już bez zupy mlecznej. No, bo teren nieogrodzony, to miski poginą, ktoś powyrzuca. Czy mieszkańcy jacyś zaczną jeszcze może niepełnosprawni wypijać. Tu na tym miejscu, w tym miejscu. Czyli tak poprzednio mówiłem, doszedłem do wniosku, że trzeba kojec z boks. I znalazłem taki 2 metry na 3 metry, wysoki na 1,70 m, jednospadowy, z takich drutów grubszych. I że go tutaj ustawię. I tak się zastanawiałem, w którym miejscu ustawić go, zaproponować panu dyrektorowi. Myślałem tutaj, na tym już gotowym. No ale tutaj okazuje się, że te busy na koniec dnia, one tędy jadą do tych wiat garażowych. Czyli tam nie. No można byłoby tutaj na tym terenie takim otwartym, ale to takie trochę łyso na środku. No i w sumie wpadłem na pomysł, że najlepiej będzie tutaj ustawić go. O, tą wiatę. Ten boks. Tutaj jakiś murek jest. Postaram się to jakoś odgarnąć to. I tą wiatę tutaj postawię. Zamówiłem tą wiatę. Ten boks. 1210 zł. Plus 100 zł dostawa. I plus 100 zł na miejscu montaż przez dostawcę. Zapłacić trzeba było za ten boks plus dostawa, czyli 1310 zł. Natomiast 100 zł będę płacił w miejscu, w dniu, kiedy dostarczą gotówką. Czyli mamy już 1410. No ale ja tyle pieniędzy nie mam. A chciałbym, żeby ten boks postawić jak najszybciej. I okazuje się, że na Allegro można kupić to na raty. No i znalazłem bank, który mi udzielił tego kredytu czy pożyczki na 50 rat po 35 zł. No to wychodzi tam, sobie obliczcie, ile to wychodzi, co tam 1500 czy 1600 zł w ciągu 5 lat. Także będę płacił co miesiąc przez 5 lat po 35 zł. No jest to obciążenie dla mnie jako mieszkańca DPS-u, ale myślę to rozwiązać jeszcze w ten sposób, że założę zrzutkę na 1410 zł. I jak założę tą zrzutkę, to jeszcze podam w tym filmiku, w opisie i w komentarzu adres tej zrzutki z prośbą do internautów, żeby kto co może, żeby wpłacił. Także jak zbiorę tą 1410 zł, to wpłacę, że tak powiem, gotówkę i w ten czas nie będę musiał płacić rat. Także jest gorąca prośba, kochani, do was. Jednocześnie w opisie do tego filmiku zamieściłem link, gdzie można zobaczyć, jak wygląda ten boks. To jest boks dla psa, czy dla psów. Wymiary, te inne rzeczy. Tak samo warunki finansowe udzielonej mi tej pożyczki przez bank. Te inne dowody, że to kosztuje tyle, a tyle, że tu 1210, 100 zł tam. Dostała 100 zł montaż, żeby ktoś nie pomyślał, że ja tam z głowy to wziąłem, naciągam. No i tak to, kochani, wygląda. Także za 10-11 dni ma być dostarczony ten boks i będzie tutaj ustawiony. A w przeciągu miesiąca myślę, że przyjdzie też ten z gminy domek stołówka. I w ten czas myślę, że problem będzie rozwiązany.
I w ten czas pan Władek na powrót wróci do tutaj karmienia tych kotków, że ja nie będę musiał tego zbiorowiska kotków karmić, latać wszystkie, bo to mnie zaobciąża, że pan Władek mnie odciąży. A poza tym, no kotki będą miały codziennie rano zupę mleczną, tak jak przedtem miały, a teraz nie, no bo pan Władek się boi, nie może ich tam na plac. Ja z kolei mam zakaz, żeby tam miski wystawiać. Także w dni robocze nie wystawiam, ale w soboty, niedzielę, tak, święta. Ale to tylko, że tak powiem, w 1-2 dni w tygodniu, a resztę nie mają kotki rano zupy mlecznej. A tak to jak będzie tu, to będą miały. Codziennie, tak jak było przedtem, tam na placu. Także myślę, że to jest rozwiązanie optymalne, zwłaszcza, że jest zgoda pana dyrektora i że problem żywienia zostanie już rozwiązany, że już nic nie będzie trzeba zmieniać. Szkoda tylko, że przez upór jednej osoby mamy tyle roboty. Ale z drugiej strony, jak to w tym powiedzeniu, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No, także ja się w sumie po tych zmartwieniach cieszę teraz, że tak jakoś udało mi się to rozwiązać. No oczywiście niepokoję się odnośnie tych płatności, ale myślę, że Bożą pomocą i internautów i ten problem zostanie rozwiązany tak jak myślę. Mam nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla kotków. No i że to będzie sposób już rozwiązania docelowy, aprobowalny. No przez pana dyrektora jest też, ale przez tą panią kierownik. Nie wyobrażam sobie, żeby się jeszcze upierała. No ostatecznie teraz, jak już pan dyrektor zaklepie, to już powie, że tak, no to nie wyobrażam sobie, żeby ona powiedziała liberum veto i nie. Bo już dosyć było tych nie.